Po całym dniu w kajaku należy ci się odpoczynek. Ale kiedy jesteś w towarzystwie tych, którzy razem z tobą przeżywali przygody, chcesz podzielić się swoimi wrażeniami. Kto przypuszczał, że Kinga się skończy, a nie? Ruszają! O, to pamiętny moment, te nawroty, bardzo energicznie podeszły. Ciemność, widzę ciemność, właśnie! A z tobą jak to było? Dlaczego zdecydowałeś się na ten spływ po Bystrzycy? Myślałem, że trzeba spróbować czegoś nowego, oderwać się od pracy, sprawdzić własne siły. A poza tym spływy są niedaleko Lublina, więc zawsze na weekend można wyskoczyć. A ty? Znaczy, wiecie, ja to lubię aktywny wypoczynek, więc stwierdziłam, że to jest po prostu idealnie dla mnie. Słuchaj, a skąd w ogóle pomysł na spływ? Dlaczego spływ, a nie rowery? A kiedyś widziałam ludzi płynących kajakami, chyba właśnie w Bystrzycy. I tak sobie pomyślałam, że to może być fajna sprawa. Zaczęłam szperać w internecie, znalazłam stronę, nie wiem czy widzieliście, taką www.kajakiemlublin.pl. A mnie wciągnęli w to przyjaciele. Niektórzy już kilka razy pływali, niektórzy pierwszy raz powiedzieli mi o tym. No i tak to się zaczęło. Słuchajcie, najważniejsze, że w ogóle trafiliśmy wszyscy w jedno miejsce i mniej więcej o tym samym czasie, nie? Spływy kajakowe to jest naprawdę świetna okazja do poznawania nowych ludzi i zawierania znajomości. Słuchajcie, bardzo fajny był początek, kiedy Angela w skupieniu wiązała kapok. Ale na kajakach naprawdę można poznać bardzo ciekawych ludzi. No, cudownych. Kręcących się w kółko. A słuchajcie, a pamiętacie, jak nam w ogóle pokazywali sam początek, jak wsiadać do kajaka, jak trzymać wiosła, jak w ogóle no. tym sterować i omijać przeszkody? No. Mamy ekspertkę w tej sprawie. Szkolenie szkoleniem, ale dużo przyjemniej było później, jak można było sobie odpocząć, płynąc z prądem rzeki, nie? I popodziwiać Angelę. Popodziwiać Angelę, ale popodziwiać też widoki i można było nawet wyjść na brzeg i zobaczyć zabytki. Ja naprawdę nie wiedziałam, że jest aż tyle zabytków wzdłuż tych całych tras kajakowych naszych. A do tego piękna przyroda. No, łabędzie były. Kaczki też. Konie, konie, konie. Konie się przewinęło. Ale nie przez rzekę. Ale nie przez rzekę. Rybacy będą chyba bardziej, nie? Rybacy.
Walce na morzu. Spływy kajakowe to nie tylko okazja do wypoczynku. W przerwach odpływania można zobaczyć ciekawe miejsca, zabytki, o których często nie wiedzą nawet mieszkańcy okolic. Płynąc Bystrzycą, można zobaczyć pełne miodu ulew Pszczelej Woli. Zalew Zębożycki wraz z całą ofertą rekreacyjną oraz Stare Miasto w Lublinie pełne pięknych, zabytkowych kamieniczek i tajemniczych zakątków. Spływ Wieprzem obfituje w historyczne zabytki. Między innymi ruiny zamku w Zawieprzycach. Malowniczą miejscowość Kijany, istniejącą od początku XI wieku. Czy też XIX-wieczną twierdzę w Dęblinie. Słuchajcie, no spływ spływem, ale też są takie sytuacje, które przyprawiają niezłego cykora, bo jak się wywróci kajak, to oczywiście najważniejsze, żeby opanować strach. Ale nie wiadomo, co najpierw ratować, prawda, Kinga? No czy kajak, tak, czy rzeczy? Tobie to łatwo mówić, bo patrzyłeś na mnie z brzegu po prostu. To ja wpadłam i ja byłam przerażona wtedy. Ale nie wcale, ale zawsze się znajdzie ktoś, kto pomoże. Nie wiem, na przykład Bartek. W sumie to nie jest takie straszne. Kiedy kolejny spływ? Była już Bystrzyca, może tym razem Wieprzem. To może umówimy się jakoś wszyscy na przyszły tydzień, co? Świetny pomysł. Andrzej, ma wszystko zemrze do kupy. A jakie są twoje najlepsze wspomnienia ze spływu Bystrzycą lub Wieprzem? Pływy kajakowe po Bystrzycy i Wieprzu to nowoczesna, alternatywna forma spędzania wolnego czasu, jaką oferuje Lubelszczyzna. Informacje o tym, kiedy i kto organizuje spływy, można znaleźć na stronie internetowej www.kajakiemlublin.pl.